Na początku lipca podczas prac polowych rolnik z Gościszowa stracił 2 hektary upraw i kombajn. Wszystko poszło z dymem. Susza jest potężna. Wystarczy maleńka iskra, aby doszło do tragedii. Do takich zdarzeń strażacy wzywani są niemal codziennie, nawet kilka razy na dobę. Ten wóz bojowy, przeznaczony do działań w trudnym terenie, wrócił do bazy po całonocnej akcji z 22 na 23 lipca. Od wczorajszych godzin popołudniowych ciągle trwa akcja gaszenia pożaru lasu koło miejscowości Wierzbowa w nadleśnictwie Chocianów. Spaleniu uległo 2 hektary lasu. Niestety ze względu na bardzo niską wilgotność ścioły, dużą ilość materiału palnego, trwa cały czas dogaszanie. Pożar jest oporany, nie ma możliwości, żeby nam się rozwinął dalej, ale żeby mieć pewność, żeby się ponownie nie podniósł pożar na miejscu pożarzyska, już ponad kilkanaście godzin trwa zlewanie miejsca pożarzyska przez zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu bolesławieckiego, ale ze względu na długotrwałą akcję musieliśmy skorzystać z pomocy sąsiednich powiatów. W tej chwili na miejscu są również zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Chojnowa, Lubinia i Polkowic. Płoną lasy, pali się zboże na polach i ścierniska. Przyczyny są różne. Trudno jednoznacznie określić. Najczęściej jest to zapuszenie ognia. To są różne przyczyny. Może to być nieostrożność osób dorosłych, może być wada maszyn, urządzeń, czyli na przykład kombajnów, ciągników. Wystarczy przejechać po ściernisku pojazdem, który ma rozgrzany tłumik i może on spowodować pożar. Niestety mamy też do czynienia z pożarami, które powstają w nocy, kiedy nie ma prac polowych, a dochodzi do zapalenia. I tutaj trudno jest mówić o jakimś zapruszeniu, szczególnie wczorajsze zdarzenie daleko od zabudowań, głęboko w polu, dochodzi do pożaru ścierniska. I tutaj raczej trudno dopatrywać się zapuszenia, może to być jakieś podpalenie. Pożar to zawsze nieszczęścia i straty. Wielu zdarzeń udałoby się uniknąć przy zachowaniu minimum rozwagi. A tak strażacy nie mają, i to dosłownie, chwili spokoju. Ten rok dla Bolesławieckiej Straży jest specyficzny. Jest to rekordowy pod względem ilości zdarzeń rok. Jeśli takie lata, gdzie mieliśmy najwięcej interwencji, było to około 1500, rzadko kiedy przekraczaliśmy tą cyfrę. W tej chwili już mamy ponad 1000 zdarzeń, a jest dopiero początek lipca. Zdarzeń są dni, że mamy po 10 i kilkanaście wyjazdów dziennie naszych jednostek i jednostek ochotniczych straży pożarnych. Lato w pełni, żniwa w pełni, sezon grillowy w rozkwicie. Warto pamiętać, że skutki naszej nierozwagi mogą być tragiczne.